Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu urozmaicenia zajęć na poszczególnych profilach wprowadzone są innowacje pedagogiczne. Taka objęła m.in. klasę fryzjerską. Innowacja ta związana jest z kreowaniem wizerunku do pokazów modowych i sesji zdjęciowych. No postanowiliśmy wyjść poza ramy programu nauczania w zawodzie fryzjer i pokazać uczniom, że zawód fryzjera daje im ogromne możliwości na rynku nie tylko lokalnym, ale i globalnym, prawda, szerokim rynku modowym. Aby uczniowie mogli osiągnąć zamierzony cel zawodu, uczą się przede wszystkim w praktyce. Mamy zajęcia pozalekcyjne w ramach innowacji prowadzone. Przyjeżdżają do nas panie, bo to akurat panie, wizażystki, makijażystki, które no, uczą ich od podstaw po prostu. Zaczynaliśmy od pielęgnacji twarzy, teraz wkroczyliśmy na teren tajemnic makijażu. Jak prawidłowo wykonać makijaż sceniczny, uczniowie dowiedzieli się podczas specjalnego wydarzenia przygotowanego przez szkołę, podczas którego od strony fryzjerskiej wiedzą dzielił się z nimi ich starszy kolega. Uczył nas absolwent szkoły, który chodził tutaj do tej szkoły 4 lata temu i zdobywa swoją wiedzę w Kielcach, w studiu fryzjerskim, którego kariera naprawdę bardzo szybko i dobrze się rozwija. Uczennice klasy fryzjerskiej oprócz zdobywania wiedzy wdzieliły się też w rolę modelek. Fryzura, makijaż, a do tego odpowiedni strój tworzyły wyjątkową całość. Tu wystąpiłyśmy z kwiatami, z żywymi rzeczami, gdzie można połączyć tkaninę z naturą. I tu jest piękno całego tego, co można odzwierciedlić właśnie w sukienkach, w modelach, w kolorze. Stworzone stroje przypadły do gustu modelkom. Zachwycone szczególnie były te najmłodsze. Ma w sobie dużo pięknych kwiatów. Sukienka bardzo mi się podoba. Nosi nazwę Zbuntowana Anioł. W wydarzeniu, którego celem było wykreowanie wizerunku, towarzyszyła również profesjonalna sesja zdjęciowa. Mamy tutaj event ewidentnie o tym, jak można kształtować wizerunek. To ewidentnie główną rolę grał tutaj ten wizerunek, jak on zostanie wykształtowany, czyli i moda, i makijaż, i fryzura, bo to wszystko miało miejsce, jeżeli chodzi o przygotowanie pozujących dziewcząt do zdjęć dzisiaj, prawda? Więc generalnie w ogóle wchodzimy w zdjęcia, powiedzmy, klasy beauty, tak? Gdzie tak naprawdę przewaga specjalistów od kształtowania wizerunku jest znaczna i musi być znaczna. Klasy o profilu fryzjerskim od lat w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego cieszą się dużym zainteresowaniem i popularnością. Zachęcamy młodzież do uprawiania tego zawodu. Jest to zawód ciągle rozwijający się, ciągle można znaleźć w tym zawodzie dla siebie miejsce na rynku, a my przy wszelkich starań dokładamy do tego, aby ten zawód był jak najbardziej atrakcyjny. Tak było w minionym już roku szkolnym i będzie w nowym, który dopiero rozpocznie się za 2 miesiące.